Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Mikołaj Paweł Cichecki. Porozmawiajmy o sporcie. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku będę Wam opowiadał o Grzegorzu Krychowiaku. Niestety, ten piłkarz, który ostatnio rozegrał setne spotkanie z Orzełkiem na piersi, podjął decyzję i zakończył karierę reprezentacyjną. Pewna epoka się kończy, jak ten czas szybko leci. Pamiętam jak dziś, że to był rok 2008, czasy Leo Behakera. No i popularny Leo powołał Krychowiaka, dał temu piłkarzowi zadebiutować w spotkaniu z Serbią. Wtedy Krychowiak zmienił Łukasiewicza. Pamiętacie takiego legendarnego zawodnika Śląska Wrocław, który no, potrafił mówić po hiszpańsku i w tamtym momencie wydawało się, że Grzegorz będzie grał długo w reprezentacji, ale na pewien czas jakby zniknął z orbit zainteresowań jakby selekcjonerów, bo w zagranicznych klubach nie grał, ale potem wrócił za czasów Franciszka Smudy w 2011 roku, no i znów zagrał w takim towarzyskim spotkaniu z Norwegią i dopiero w czasie, na początku eliminacji do Mundialu w 2014 roku, a tak dokładnie w 2012 roku, Fornalik postawił na Grzegorza Krychowiaka i tak przez właśnie prawie 15 lat mogliśmy zawodnika byłego Paris Saint-Germain oglądać z właśnie w biało-czerwonych barwach. W tym odcinku będę Wam opowiadał o moich takich najważniejszych wspomnieniach związanych z tym piłkarzem. Gdy myślę Grzegorz Krychowiak i mam przed oczami te jego 100 spotkań, no to od razu przychodzi mi na myśl bramka z Senegalem. Pamiętacie, gdy zdobył wtedy po pięknym dośrodkowaniu stały fragment gry, przegrywamy z Senegalem i wtedy jakby Krycha dał nam nadzieję, że jeszcze może doprowadzimy do remisu. To zawsze jest coś pięknego dla piłkarza, reprezentanta Polski, zdobyć gola na Mundialu. Zobaczcie, że Robert Lewandowski dopiero na kolejnych Mistrzostwach Świata zdobył tego upragnionego gola i wtedy całował ziemię. Pamiętam ten obrazek, gdy Olisa Debek, Kryszałowicz, Żewłakow zdobywali bramki, czy Bosacki, a na przykład Żurawski nie potrafił strzelić rzutu karnego i później na kolejnym mundialu nie zdobył tej bramki, a Krycha był na dwóch mundialach, 2018 i w 2022 roku. Był na dwóch mistrzostwach Euro, bo 2016 i 2020. Jeżeli chodzi o tę karierę reprezentacyjną, to moim zdaniem może się czuć spełniony, no bo na tych czterech wielkich turniejach potrafił z polską reprezentacją dotrzeć do ćwierćfinału. Na ostatnim mundialu potrafił wyjść z grupy i toczyć niesamowity pojedynek z reprezentacją Francji. Co prawda był Krycha krytykowany, ale to był ostatni jego turniej. Szkoda, że w tamtym momencie jakby nie podjął decyzji o zakończeniu kariery, no bo ja teraz mam przed oczami te ostatnie spotkanie z Albanią, z Wyspami Owczymi, gdzie no, niewiele brakowało, a i by dostał czerwoną kartkę. W ostatnim czasie te spotkania za czasów Szantosza pokazały, że jakby Krycha już do tego reprezentacyjnego futbolu, mimo tego, że ma 33 lata, to już odstaje, jest spóźniony, nie nadąża. Może gdyby grał w jakiejś lepszej lidze, nie w Arabii Saudyjskiej, tylko na przykład w Grecji, w Rosji, to może jeszcze byłby w stanie jeszcze z 2 lata pograć w reprezentacji Polski, ale pewnie właśnie uznał, że jednak ten futbol pędzi, że już są potencjalni następcy. Damian Szymański, Śliż, który fenomenalnie w ostatnim czasie prezentuje się w spotkaniach przeciwko Aston Villa, więc Krycha uznał, że to jest najwyższy czas jakby zrezygnować z gry w polskiej reprezentacji. Powiem Wam szczerze, że były zawodnik Paris Saint-Germain zaskoczył mnie. Nie spodziewałem się w tym momencie, że zakończy karierę. Miałem dla Was tutaj nagrywać inny odcinek, ale po prostu no musiałem nagrać ten odcinek o Krychowiaku. Bardziej się spodziewałem, że może właśnie były zawodnik West Bromwich Albion zakończy tą karierę no, za kilka lat, jak Euro się skończy, że może będzie jeszcze liczyć
liczył na szansę od Michała Probierza. Najważniejsze jest to, żeby pamiętać te najlepsze momenty związane z Krychowiakiem. Ja o tym zawodniku usłyszałem w tamtym momencie, kiedy odbywały się w 2007 roku młodzieżowe Mistrzostwa Świata. Pamiętacie tą reprezentację Michała Globisza, gdzie grał Dawid Jańczyk, także Wojtek Szczęsny i kilku jeszcze utalentowanych piłkarzy. I wtedy Krychowiak był jako ten młodszy. Pamiętacie te takie spotkanie z reprezentacją Brazylii, kiedy polska kadra Michała Globisza potrafiła wygrać z Canarias. To były wakacje. Ja wtedy byłem właśnie na studiach i oglądałem to spotkanie. Byłem kilkanaście lat młodszy i moi drodzy, oglądałem ten mecz. Krychowiak przygotowywał się do rzutu wolnego, zdobył strzał. Wtedy jeszcze nie miał długich włosów i zdobył piękną bramkę. Wszyscy się na niego rzucili i to zrobił na oczach Leo Behakera. Popularny Leo, który wtedy zarządzał naszą kadrą, szukał młodych twarzy, obserwował Krychę i później właśnie dał szansę debiutu temu talentowanemu zawodnikowi. Wyobraźcie sobie, że Krycha grał u Leo, u Smudy, u Fornalika, Nawałki, Michniewicza, Sousy i również ostatnio u Szantosza. To sprawdzam, czy wszystkich tych selekcjonerów wymieniłem, czy nie pominąłem żadnego. Tak na dobrą sprawę, najwięcej tych spotkań rozegrał u Nawałki, również u Michniewicza i Jerzego Brzęczka. Zawsze był jednym z przyjaciół Roberta Lewandowskiego. Powoli już odchodzi ta wspaniała generacja piłkarzy, która na Euro 2016 nas zachwycała. No nie ma już Piszczka, Błaszczykowskiego, Fabiańskiego, Peszkina, pewnie niedługo Grosicki podejmie podobną decyzję, również Glik, no i pewnie Robert Lewandowski. Tak właśnie, Euro 2016. Powiedzmy sobie szczerze, to był najlepszy czas Krychowiaka, kiedy grał w Sewilli. Wtedy był w fenomenalnej formie, wtedy był w genialnej dyspozycji fizycznej. Pewnie teraz wielu kibiców pamięta mu tę czerwoną kartkę za czasów Paulo Sousy, czy kiedy był nieraz spóźniony, kiedy brakowało dynamiki. Ale jeżeli biorąc pod uwagę te 100 spotkań Krychowiaka, no to ja Krychę będę przede wszystkim pamiętał z tego gola przeciwko Brazylii, kiedy był młodzieżowym reprezentantem Polski, z debiutu za czasów Leo Behakera. Także następnie z tej niesamowitej dyspozycji w czasie Euro 2016, za czasów Adama Nawałki, kiedy pewnie zdobywał rzut karny. Tutaj właśnie za tych czasów widzimy Krychowiaka, który jest tu odwrócony, za czasów Adama Nawałki. Często mogliśmy również zobaczyć Krychowiaka, który był liderem drużyny Jerzego Brzęczka. Tu też jest fajny obrazek, kadra Adama Nawałki i tutaj Robert Lewandowski się cieszy i zawsze podążający jego przyjaciel Grzegorz Krychowiak, lider tej drużyny. 33 lata, 100 rozegranych spotkań, co najmniej 100 meczów. Wyobraźcie sobie, że jest kilku tylko takich piłkarzy. Robert Lewandowski, Jakub Błaszczykowski, Grzegorz Lato, Glik i także Michał Żywłakow i szósty Grzegorz Krychowiak. Legenda tej drużyny. Najbardziej dla mnie przez pewien czas krytykowany, hejtowany piłkarz polskiej reprezentacji. Jeżeli mówimy o selekcjonerach, którzy byli najbardziej krytykowani w XXI wieku, ta od samego początku była niesamowita wobec nich fala krytyki, to był takim Jerzy Brzęczek. A jeżeli chodzi o piłkarzy, to najbardziej krytykowany zawodnik, co by nie zrobił, to był zawsze krytykowany. A tutaj widzimy także Krychowiaka, który składa się do zdjęcia. To była jeszcze ta kadra młoda, no bo tutaj widzimy młodego Wawrzyniaka, Błaszczykowskiego, tą drużynę w tym pre-time, moi drodzy. Krychowiak często nie zasługiwał na taką krytykę. Tak jak wam tutaj wspominałem, że pamiętam także tą bramkę z Albanią. Pamiętacie, gdy Robert Lewandowski zrobił taki rajd i nabił Krychowiaka i Krycha zdobył bramkę w tym wygranym spotkaniu z Albanią, co
Wygraliśmy z nimi wysoko na narodowym. Także Krycha potrafił za czasów Nawałki w meczu z Irlandią zdobyć ważnego gola z Gruzją. Grając 100 spotkań w reprezentacji, no tych goli zdobył 5 przez 15 lat, ale charakteryzował się często jakby tym, że był piłkarzem takim, który potrafił rządzić w środku pola. Potrafił tą piłkę w tym swoim najlepszym czasie odebrać i ją przetransportować do Roberta Lewandowskiego, czy podać. Często bywało tak, że potrafił wygrywać tą walkę w ręcz. Ten piłkarz najlepiej grał za czasów Adama Nawałki w tym okresie, kiedy był zawodnikiem Sewilli, co wygrywał, pamiętacie, dwukrotnie Ligę Europy. No to wtedy Krycha obok Roberta Lewandowskiego, Wojtka Szczęsnego był naszą największą gwiazdą. Najlepszy turniej to na pewno Euro 2020, gdzie właśnie razem z Lewym, Wojtkiem Szczęsnym jakby tą drużynę prowadził do zwycięstw. Później niestety ten transfer do Paris Saint-Germain, wypożyczenie do West Bromwich Albion, to wszystko sprawiło, że Krychowiak już nie był taki dynamiczny, już stawał się coraz bardziej ociężały. Widać było brak tej gry. Mistrzostwa świata w jego wykonaniu w 2018 nie były najlepsze. Potem trafił do Lokomotywu Moskwa, do Krasnodaru, gdzie był taki czas, że już grał bardziej ofensywnie, ale Jerzy Brzęczek czy Paulo Sousa w ten sposób na Krychę nie stawiali. Krycha już zaczynał być właśnie od czasów Jerzego Brzęczka, już był za często spóźniony, zbyt dużo błędów popełniał. To był właśnie błąd ówczesnych selekcjonerów, że jakby nie zauważyli jakby tego, że ten piłkarz już nie ma tych takich cech, że już nie jest taką maszyną, że nie jest już takim taranem, że to nie jest już ten piłkarz za czasów Emery'ego Sewilli, tylko że już zgodnie z wiekiem tracił jakby tą szybkość, nabywał doświadczenie. Podobało mi się, jak często potrafił się zastawić, odegrać, zagrać. Była taka pewnego rodzaju jego inteligencja, ale do szybkiej gry już nie był stworzony i także musiał się mierzyć z niesamowitym hejtem, ale od razu przypomina mi się to spotkanie z właśnie reprezentacją Anglii za czasów Paulo Sousy. Właśnie to mi się podobało u Krychowiaka, że ten piłkarz potrafił z trudnymi rywalami, z spotkaniu przeciwko Anglii, przeciwko Szwecji, kiedyś z Niemcami, wyjść i zagrać na wysokim poziomie, ale w pewnym momencie już tej reprezentacji brakowało już mu tej dynamiki. Ale najbardziej smutne było to, moi drodzy, że ten piłkarz był tak krytykowany, hejtowany i jakby ci jego potencjalni następcy nie potrafili dojechać. Co trener, selekcjoner stawiał na innych zawodników, to zawsze Krychowiak był gorszy. Dzisiaj Krychowiak mnie zaskoczył tym, że podjął taką decyzję, zakończył karierę reprezentacyjną. Nie spodziewałem się jej. Ciekaw jestem, co miało na to wpływ. Czy te ostatnie spotkania, w których jakby już było widać, że przyjeżdżając z Arabii Saudyjskiej, jakby ten futbol międzynarodowy mu odjechał. Atmosfera w kadrze nie jest fajna. Kto może być jego potencjalnym następcą? No mam nadzieję, że Ślisz z Legii Warszawa, który potrafił wejść na wysoki poziom, jakby tą dobrą grę, którą prezentuje w Legii Warszawa, przełoży na ten grunt reprezentacyjny. Jak widać, ta współpraca z psychologiem, którą w ostatnim czasie wdrożył w swój system przygotowania ten zawodnik Legii, przeniesie się także na grunt reprezentacji polskiej i mam nadzieję, że Michał Probierz zaufa temu piłkarzowi i da szansę mu regularnej gry. Także jest Damian Szymański, który w tej reprezentacji nie zawodził. Liczę na Ledermana, że będzie w lepszej formie i ten wychowanek La Masii także pokaże wysoką jakość. Także warto postawić na Kozłowskiego, który potrafi grać ofensywnie, jest młody, Paulo Sousa na niego stawiał. Jest też tam gdzieś w zanadrzu Piotrowski, który gra w lidze bułgarskiej, w europejskich pucharach, więc jak widzicie, jest kilku takich piłkarzy. Jeszcze jest Dziczek, który powoli wypiaście Gliwice jakby po tych problemach zdrowotnych wraca. Jest jeszcze Żurkowski, ale on by musiał grać regularnie, czyli jak widzicie, jest kilku takich kandydatów, którzy mogliby Krychowiaka zastąpić, ale pewnie za tym zawodnikiem
zatęsknimy, bo pomimo tego hejtu, który go spotkał, ja tego piłkarza docenię i jest mi smutno, że tak utytułowany 33-latek jednak kończy tą swoją przygodę z reprezentacją. Pewnie Krycha chciał inaczej to wszystko spuentować. Często właśnie piłkarze, którzy grają 15 lat w reprezentacji Polski, mają problem jakby z wyczuciem momentu, żeby skończyć karierę. Potrafił to zrobić Tomasz Waldo, który po Mistrzostwach Świata w Korei już czuł, że no jakby zdrowie, ta regularna gra w klubie i w reprezentacji sprawiła, że nie jest w stanie grać na wysokim poziomie w Niemczech i w reprezentacji. Był już zmęczony psychicznie, no bo pamiętajmy, że grał w olimpijskiej reprezentacji już jako kilkunastolatek, wiele lat w reprezentacji i zakończył tą karierę mimo tego, że mógł jeszcze w tej kadrze długo grać, ale w większości przypadków wielu piłkarzy polskiej reprezentacji nie wyczuwało takiego momentu. Zobaczcie, że Jacek Bąk wyczuł ten moment, później żałował, że jednak za wcześnie zakończył tą karierę. Na przykład właśnie Kuba Błaszczykowski za późno tą karierę zakończył, a widać, że no, Krychowiak, ten idealny moment dla niego był właśnie po mundialu w Katarze. To był idealny moment, żeby zakończyć po udanej imprezie tą karierę reprezentacyjną, ale rozumiem Krychę, że jeszcze próbował ciągnąć tą swoją karierę, chciał zawalczyć. Ciekaw, jaką decyzję w najbliższym czasie Glik i Grosicki podejmą, czy także pójdą drogą Krychowiaka. Jeżeli chodzi o takie pożegnanie, pięknie byłoby, gdyby Cezary Kulesza pożegnał Krychowiaka w spotkaniu z Łotwą. W listopadzie będziemy grać takie towarzyskie spotkanie. Fajnie by było, gdyby właśnie wzorem Piszczka, Błaszczykowskiego, Krycha jeszcze by zagrał w kadrze te 101 spotkanie przeciwko Łotwie, pojawił się na boisku w pierwszym składzie. To było coś pięknego, gdyby właśnie kibice mogliby go w ten sposób pożegnać, no bo ja nie chcę mieć w pamięci tego spotkania z Albanią, gdzie Krycha o mały włos nie dostał czerwonej kartki. Mam nadzieję, że właśnie były zawodnik Paris Saint-Germain zagra z Łotwą i może w tym spotkaniu po raz 101 zdobędzie swojego 6. gola. To byłoby coś pięknego. Tu patrzę na moje notatki, czy wam o wszystkim opowiedziałem. No już powoli nastał taki czas, że piłkarze z rocznika 90., wcześniej z końcówki lat 80. już odchodzą od nas w sensie reprezentacyjnym, kończą te kariery reprezentacyjne, ale na pewno takiego piłkarza pod względem osobowości, doświadczenia będzie brakowało, bo może Krycha ostatnio nie dojeżdżał już, można powiedzieć, fizycznie, już jakby ten międzynarodowy futbol mu odjechał, to jednak to był taki zawodnik, który zawsze miał charyzmę, który no potrafił być liderem, a w tej naszej kadrze, jeżeli chodzi o tych młodych piłkarzy, takich liderów brakuje. Tu wspominałem wam o Kozłowskim, że jako jeden z niewielu takich zawodników młodego pokolenia jakby no, idzie po swoje, tak trochę jak Piotr Świerczewski. Mam nadzieję, że Śliż, Kozłowski, Piotrowski, Lederman, któryś z tych piłkarzy, których tu wam wymieniłem, zastąpią Krychę i nawiążą do tych wspaniałych sukcesów Adama Nawałki, że może jakiś najbliższy turniej będzie w podobnym stylu. Tak wszyscy krytykują Krychowiaka, ale moi drodzy, pokażcie mi zawodnika, który może teraz w przyszłości będzie w stanie grać w Paris Saint-Germain, w Sewilli, zdobyć dwa razy puchar UEFA, Ligę Europy, że będzie takim liderem obok Roberta Lewandowskiego, no bo gdy myślimy o kadrze Adama Nawałki, o tym pre-time, o tym najlepszym czasie tej reprezentacji, o tym ćwierćfinale, to myślimy szczęsny w eliminacjach, Szczęsny i Fabiański, ci dwaj zawodnicy, plus do tego Pazdan i Glik na obronie, Piszczek, Krychowiak rządzący w środku pola z Mączyńskim, na skrzydłach Błaszczykowski, Grosicki w pre-time, Milik i Robert Lewandowski. To jakby to był taki kręgosłup tej drużyny. Ci zawodnicy byli w tym swoim najlepszym okresie. Szkoda, że właśnie to pokolenie jakby zestarzało się i nie było w stanie tej swojej gry kontynuować na mundialu w 2008 roku.
Moi drodzy, Krychowiak mnie dzisiaj zaskoczył tym, że zakończył karierę. Czekam na wasze opinie, jak wspominacie tego piłkarza. Która bramka wam zapadła w pamięci? No bo tak jak się spojrzało na te 5 goli, które zdobywał, no to jednak ta bramka z Irlandią w eliminacjach, bardzo ważna, z Gruzją, z Albanią, również z Senegalem na mistrzostwach. Chyba ta z Senegalem dla tego piłkarza była najważniejsza, no i taka ta bramka jedna zdobyta w meczu z Irlandią eliminacyjnym też miała, bym powiedział, odgrywała ważną rolę, no bo wygraliśmy tam ten mecz 2-1, te najlepsze spotkania Krychowiaka to dla mnie te za czasów eliminacji Euro 2000, te najlepsze mecze w kadrze rozgrywał w latach 2014-2016, przez ten okres jeszcze kilka spotkań za czasów Nawałki, za czasów Fornalika, jak wchodził do tej kadry, był takim powiewem nowej świeżości, następnie za Nawałki ten okres tych 2 lat, później za czasów Paulo Sousy udawało mu się dobre mecze rozgrywać, także za czasów Michniewicza, choć był to już moim zdaniem często był krytykowany podwójnie, za bardzo. Już w tym ostatnim czasie na taką krytykę ten piłkarz nie zasługiwał. Moi drodzy, jestem ciekaw, jak wy będziecie tego piłkarza wspominać. Ciekawe, który z piłkarzy tej złotej generacji, tych zawodników, którzy nas zachwycali na Euro 2016, zawiedli. Tak mi się wydaje, że za kilka lat tych piłkarzy Adama Nawałki będziemy wspominać tak, jak wspominali, pamiętacie, Czesi, którzy wygrywali, znaczy przegrywali Euro z reprezentacją Niemiec w 1996 roku. Berger, Schmitzer, Poborski, następnie ta reprezentacja Czech, Rosicki, Kohler i również tam był Schmitzer, Berger, Jan Kulowski. To tych zawodników, wielu kibiców czeskiej reprezentacji, czy nawet my, kiedy ta nasza reprezentacja nie odnosiła sukcesów, zawsze patrzyliśmy na tych zachodnich naszych sąsiadów, na reprezentację Czech, na tą kadrę Büchnera, patrzyło się no, z takimi, no, do dzisiaj właśnie Czesi, czy ja jako kibic futbolu, no tą reprezentację Czech zawsze tak wspominałem jako takie złote pokolenie i pewnie zaraz Roberta Lewandowskiego, Grosickiego, Błaszczykowskiego, Piszczka, Szczęsnego, Fabiańskiego, Milika, Krychowiaka, Glika, tych zawodników będziemy wspominać jako taką generację. Pewnie wielu kibiców, którzy krytykuje teraz tak Krychowiaka, jednak za 5-6 lat jakby docenią tą pracę tego zawodnika, te osiągnięcia, no bo jednak Grzegorz Krychowiak zasłużył w ostatnim czasie ogólnie za całokształt na brawa przede wszystkim i na mniejszy hejt, krytykę, ale żyjemy w takich czasach, gdzie właśnie, no tak jak Tomasz Hajto ostatnio mówił w wywiadzie u żurnalisty, że no modne jest takie, mówiąc kolokwialnie, wiadomo, bo tutaj dalej nie będę mówił, bo to nie można przeklinać. Docenimy w późniejszym czasie jakby dokonania Grzegorza Krychowiaka. Ten piłkarz nie zasłużył na taką krytykę aż tak wielką, która go spotkała przez ostatnie 5 lat. Przykro mi, że tak wybitny reprezentant Polski w takich okolicznościach kończy karierę reprezentacyjną. Liczę na to, że w spotkaniu przeciwko Łotwie zagra swoje 101. spotkanie w kadrze. Jeśli podobał wam się materiał, pamiętajcie o łapce do góry. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Jeżeli chodzi o takie sprawy bieżące u mnie na kanale, dalej będzie królował futbol. Postaram się dla was nagrać materiał zaległy o Rakowie i podsumowanie Ligi Mistrzów. Do zobaczenia u mnie na kanale. Hej!